Polsce TV, witamy bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Domu Sportu, w siedzibie klubu. Z nami jest prezes Iglopolu Dębica, pan Grzegorz Krycki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, mija wkrótce 2 lata, odkąd objął pan stery w klubie. Mimo to mam wrażenie, że dla sporej części kibiców wciąż jest pan osobą taką mało znaną. Osobą, którą powiedziałbym nawet... Przyszło znikąd. No właśnie, nie wiadomo jak i skąd się w tym klubie pojawiła. Czy mógłby pan powiedzieć, czym dla pana jest Iglopol? Czy jest to jakaś stara miłość, czy tylko jakiś przelotny, krótki romans, który się skończy wraz z końcem kadencji? Pytanie myślę jak najbardziej zasadne. Skąd to się wzięło? Może tak, od początku. Rzeczywiście przez ostatnie lata klub był w takim miejscu, w jakim był i powiedzmy sobie szczerze, że istniał i to wszystko bywało między innymi dlatego, że tak była grupka ludzi wokół, był Olek, Drobot, to przetrwało i fajnie. Moja miłość do Iglopolu zaczęła się w latach 80. Jestem pewnie niewiele starszy od tego klubu, kilka lat i za młodych lat chodziłem na mecze tego klubu, chodziłem od dawnej czwartej ligi aż po ekstraklasę. Niejednokrotnie jeździłem na spotkania. Powiem tak, że kawał fajnych chwil spędziłem, że tak powiem, na trybunach z udziałem, mówię, większych i mniejszych sukcesów tej drużyny. Było lepiej, było gorzej. Przypatrywałem się, patrzyłem z boku. W którymś momencie, tak powiem, pomyślałem, że może mógłbym pomóc tym ludziom, którzy tu są, ale to jest wielu moich kolegów, znajomych. I stąd się wziąłem, nie? Stąd się tu wziąłem w klubie. Czy ta moja praca się przyda, czy będzie owocna? No to mówię, to po jakimś czasie będziemy mogli, że tak powiem, to ocenić. Nie? Chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku kibicowskiego, o którym pan wspomniał. Bo to chciałem zapytać, czy raczej zdzierał pan gardło w młynie, czy raczej gdzieś po cichu dłubał słonecznik i odgryzał paznokcie? Może tak, słonecznika nie dłubałem. W młynie, powiem szczerze, chyba siedziałem raz czy dwa razy, powiem, że raz, nie pamiętam, być może to było na meczu bez Resowy, jeśli tylko nie pamiętam, pod cygarem. Drugi dzień straciłem głos i powiem tak, podziwiam tych kibiców, którzy tracą ten głos, ja więcej się namówić nie dałem. Niejednokrotnie, mówię, często jeździłem z jednym czy z drugim kolegą, nawet na wyjazdy, nawet mi się trafiło ze 2-3 razy wracać z piłkarzami, takie to były czasy autobusem. Kibicowałem, że tak powiem, grzecznie, że to nazwę. Zresztą w ogóle ja nie podzielam jakichś takich zachowań, które nie są na miejscu. Musimy dbać o to, żeby jednak te zachowania były na jakimś przyzwoitym poziomie, po to, żeby nas coraz więcej ludzi przychodziło na te stadiony i żeby się cieszyć z wyników, które nasza drużyna osiąga. A pamięta pan jakiś tak konkretnie jakiś wyjazd, który utkwił w pamięci, tak? To znaczy, w pamięci mam, powiem szczerze, 2 takie wyjazdy. Jeden to był przed awansem bodajże chyba do pierwszej ligi, do ekstraklasy, nie pamiętam, była to Stalowa Wola. W Stalowej Woli byłem z kolegą Artkiem Ruchałą. Pozdrawiam serdecznie. Stanek jest na co dzień, kiedy może grał w Iglopolu. Pamiętam, że siedzieliśmy na trybunie, że tak powiem, ogólnodostępnej. Owszem, byli kibice po drugiej stronie, dopingowali na zespół. W pewnym momencie Iglopol szczelił bramkę i proszę sobie wyobrazić, że w momencie szczelenia bramki było takie jest i stało nas 2, a wokół kilka tysięcy ludzi patrzyło nas jak na głupich. Powiem szczerze, że były to czasy też takie, co dzisiaj nie wiem, czy dzisiaj byśmy wyszli z takiego stadionu, że tak powiem, o własnych siłach, z takiego miejsca. Wtedy to miało miejsce i na Stalowej i potem pamiętam też na Hutniku Kraków. Potem nas, że tak powiem, ludzie zagadywali, co słychać w tym klubie, jak tam się wiedzie, pytali o zawodników, a że mieliśmy taką troszkę większą wiedzę, to powiem szczerze, że pomimo nawet jakichś tam zwycięstw na wyjeździe, byliśmy miło przyjmowali jako sympatycy drużyny gości. Mhm. O kibicach jeszcze może porozmawiamy sobie później, ale jak już wspomniał pan tutaj kolegę, to mam takie pytanie. Ciekaw jestem na przykład ilu właśnie z pana kolegów do dziś chodzi gdzieś na ten Iglopol, pojawia się na stadionie, spotyka ich pan, czy raczej ta przygoda się już gdzieś skończyła?
To znaczy powiem tak, czasy się zmieniły i bardzo mało tych osób, że tak powiem, może interesuje się, że tak powiem, na co dzień. Znaczy tak, może tak, śledzą te wyniki, pytają, bo nie rozumiem, zaczepiają, co tam słychać w klubie, jak to się wszystko odbywa. Z tym chodzeniem na mecze jest, ja wiem, czy coraz gorzej, nie ma takiego zainteresowania. Mówię, teraz ten świat się zmieni na przestrzeni kilku lat i każdy jak gdyby biega za swoimi problemami, praca, dom, rodzina i tak dalej, nie? Nie ma tego luzu, co myślę, co kiedyś było. Kiedyś, mówię, dziś są zakazy z każdej strony. Kiedyś pamiętam, jak na bocznym obecnym boisku były mecze drugiej ligi, gdzie ludzie siedzieli z butelkami szklanymi dużych ptysiów, z piwem nieraz. Nikt do nikogo nie rzucał, bo wszystko okej, nie? No dzisiaj jest to całkiem inaczej. Także mówię, mało tych ludzi się interesuje, ale to też myślę, że może też nie ten poziom. Nie? Gdybyśmy może grali troszkę wyżej, może by to zainteresowanie było większe. No wyniki na pewno robią, są na pewno takim magnesem, który przyciąga. To znaczy jeszcze może tak się wtrącę, bo sobie przypomniałem, czy ci ludzie są? Ci ludzie są na przykład dzisiaj z dziećmi swoimi w naszej szkółce. To tam te dzieci, tam są ci moi koledzy. Moi znajomi, to tam ich spotykam. Co kiedyś spotykaliśmy się na stadionach, na meczach, dziś spotykamy się, czy mijam właśnie w drodze, że tak powiem, z dziećmi, z swoimi pociechami na treningi szkółki. Dobrze, to wróćmy może do tego. Jak to się stało, że został pan prezesem? Kto do tego pana namówił? Kto do tego dopuścił? Powiem tak, nie ukrywam, że gdzieś tam z boku jakieś swoje trzy grosze wtrącałem, starałem się pomóc temu klubowi przez ostatnie lata. Że tak powiem, nie z nazwiska, a bardziej może z tyłu, mówię, miałem jakieś tam możliwości, to pomagałem. No w którymś momencie przyszedł taki moment, że myślę, no, mam może trochę czasu. Moje dzieci, że tak powiem, nie potrzebują mojej opieki z mojej strony, się sami już sobą, że tak powiem, zajmą. Także myślę, że postanowiłem trochę czasu poświęcić, żeby włożyć tak samo swoją pracę do tego klubu. No i stąd tu jestem. Nie ukrywam, że myślałem, że będzie troszkę prościej, jeśli chodzi o zaangażowanie większej ilości osób, bo to cały czas na tym polega. Im większa grupa osób się zaangażuje w ten klub, tym w tym klubie będzie lepiej. To jest chyba jeden właśnie z problemów, tak mi się wydaje, że ludzie z zewnątrz, nie wiem, czy to jest brak wiedzy, czy coś, ale no, wydaje się, że to wszystko funkcjonuje zupełnie inaczej, niż jak się zobaczy od środka, nie? Że to jest dużo łatwiej, dużo prościej, wszyscy pytają, a dlaczego to nie ma, dlaczego tamto nie ma, a to nie zawsze jest tak prosto. To znaczy powiem tak, zarządzałem, że tak powiem, różnymi organizacjami, byłem na różnych stanowiskach kierowniczych czy zarządczych. Nigdy nie zarządzałem, czy nie spotkałem się z organizacją taką, która jest tu w klubie, czy w klubach piłkarskich. Jest to na pewno inaczej, jest to pewne rzeczy są uzależnione, że tak powiem, od jakichś tam władz wojewódzkich, od miasta, czasem od policji. To jest troszkę, mówię, inna płaszczyzna. Do tego mówię, my tu też mamy taką specyficzną sytuację, jeśli chodzi o miasto. Jest dwa kluby i na pewno to, że tak powiem, nie pomaga. Nie pomaga nam, ale nie pomaga też, nie czarujmy się, Wisłocy, nie? Bo dwa kluby, które może nie zarządy, bo mi się bardzo dobrze, że tak powiem, rozmawia z prezesem panem Grabowskim, ale dwa kluby, gdzie gdyby jakoś tak nie do siebie pojąć, tylko tam kibice, nie pomaga. Nie pomaga to na pewno w pomocy ludziom z zewnątrz, bo nikt, że tak powiem, nie chce się, mówię tak, jak to powiem, po swojemu wkładać palce między drzwi, nie? Mówię, owszem, nieraz pomógłbym młodszym, starszym, ale mówię, no jak pomogę wam, to muszę im, jak pomogę wam, to oni krzywdą to będą patrzeć. Ktoś nie chce być postrzegany z jedną albo drugą stroną. No miasto, tak to się mówi niestety.